Co jest grane? Hejo, hejo, ja jest Bizu Wizualnie, dziękuję, że tu jesteś, bez ciebie nie byłoby tej serii, chciałem się z tobą podzielić fajnymi rzeczami, które znalazłem w minionym tygodniu, ale też zapytać się ciebie, co cię zainteresowało i co cię tu przywiodło. Pamiętaj, dzięki tobie robię to, co robię i zaszczytem dla mnie jest, że możemy ten kawałek czasu spędzić razem, aczkolwiek dostać po oczach to już niekoniecznie. Dzisiaj mamy zbiórkę informacji troszkę bardziej kontrowersyjnych i bolesnych niż w zeszłym tygodniu, więc przeskoczmy może od razu do niej. Nie wiem, czy tutaj nie będzie trailera, może wrzucę trailer, a może będzie gameplay po prostu, bo ta gra ma demo i z demówki chciałem nagrać i to jest tytuł, na który też się czaiłem od dłuższego czasu, czyli Visions of Mana. Jeżeli nie wiecie, jest to gra od, no w sumie od Square Enix, ale robiło to dla nich Oka Studios, którego właścicielem jest NetEase i tu się zaczyna całe zamieszanie, więc ta gra dopiero co wyszła 29 sierpnia 2024 i Steam nie jest główną platformą, na której ona się sprzedaje, ale na Steamie już ma od 29 sierpnia 565 recenzji, są one bardzo pozytywne, nie ma może jakiejś totalnej dominacji na rynku, ale z tego co rozumiem, gra się sprzedaje bardzo dobrze, jest bardzo wysoko oceniana, ponad 84% recenzji jest pozytywna, czy ocen, nie recenzji, ocen na Steam jest pozytywnych i gra jest na plus odbierana. Plus do tego to jest piąta część z serii Mana, tam było co? Secret of Mana, Trails of Mana, Dawn of Mana, to był chyba ten najnowszy, który wyszedł z 2006 roku i nie wiem, czy było pełne 5, czy wliczają w to też remake'i, które gdzieś się tam po drodze pojawiły, ale ja prywatnie aż tak bardzo w serii Mana nie siedzę, bo no nie miałem możliwości ogrywania wieki temu, ale gdy zobaczyłem ten tytuł, to było takie chcę, widzę dla tego potencjał, chcę w to zagrać, więc zaraz po nagraniu tego, co jest grane, siądę nagrać gameplay z dymówki i zobaczę, czy się zachwycę tak, jak planowałem się zachwycić, czy może nie. Ta seria zawsze mi się kojarzyła z takim Final Fantasy, tylko zrobionym bardziej w stylu Nintendo, całkowicie inny gameplay, znaczy do czego to porównać? Bardzo charakterystyczni i charakterni bohaterowie, którzy niosą, ciągną ten tytuł do przodu. Często jest tak, że mamy Zeldę i Zelda to jest Zelda, nie? Ale Link jest takim tłem do rozgrywki. Jeżeli macie Final Fantasy i macie bohaterów z Final Fantasy, to oni wychodzą bardzo naprzód, bo ten świat jest chaotyczny i jest rozbity i jeżeli chodzi o serię Mana, to miałem tutaj podobne wrażenia, zresztą pewnie widzicie tutaj wklejonych bohaterów, jak oni wyglądają i jest takie no, poszli po bandzie. Inny klimat, inna rozgrywka, inna stylówka, ale widzę w tym projektowaniu tego, co ciągnie i przyciąga uwagę odbiorcy, coś bardzo podobnego do Final Fantasy, przynajmniej ja prywatnie. Gdzie jest drama, gdzie się pojawiły problemy? No otóż Visions of Mana wyszło 29, a 30 ogłoszono, że studio, które za tym stoi, czyli Oka Studios, jest zamykane przez NetEase i zaraz do tego przejdziemy, co się właściwie podziało podobno z Inside'u, ale najpierw kilka stwierdzeń tutaj, więc jesteśmy na Bound into Comics, mamy kilka cytatów, kto co, gdzie i jak co powiedział, mamy za Bloombergowym Takashi Mochizuki ogłoszenie tego właśnie 29, że NetEase będzie przycinał wszystkie roboty tam z Oka Studios również i zamykają cały dział, który mają w Shibuya, czyli prawie wszystko, co mają machnięte na Japonię, czego właścicielem jest NetEase. Będą się pozbywali, ale pozbywają się tego w dość wredny sposób, czyli mniej więcej tak samo jak Microsoft pozbył się Tango Game Workshop, czy jak oni się tam nazywali, których teraz ktoś inny przygarnął, więc o tym w sumie też możemy pogadać, ale niekoniecznie dzisiaj nie mam researchu teraz przed oczami. Jeżeli chodzi o Tango, to jakaś inna firma ich przygarnęła mniej lub bardziej w całości i tych pracowników, którzy nie zdążyli się rozejść we własne strony, wynegocjowali jedne warunki i mają dalej. Tango znowu istnieje, więc taki bardzo na plus Bayer. Jeżeli chodzi o Oka Studios, to oni i cała masa innych japońskich firm, które przejęli Chińczycy z NetEase'u, są rozbijane na części pierwsze i pozbywają się ich. Są zwolnienia, ale zwolnienia są falami, nie tak, że cała firma została skasowana i mogą założyć tą firmę jeszcze raz i iść do przodu, albo ktoś inny ich przejmie. Bardziej to wygląda jak wrogie rozbicie potencjalnej przyszłej konkurencji, czyli zwalniają tutaj parę osób, tych przesuną tam i jest duże zamieszanie, każdy martwi się o siebie, a finalnie na koniec zostaną zaorani wszyscy. Więc to, co robi NetEase, wygląda jak celowe niszczenie potencjalnej konkurencji na przyszłość. To ma swoją nazwę w biznesie, której znowu nie mogę sobie przypomnieć. Gadaliśmy już raz o tym. Gadaliśmy przy okazji wrogich przejęć i zamknięć na odcinkach, nie wiem, z 5-6 odcinków, co jest grane temu. I teraz ten temat powraca, więc to jest bardzo, bardzo, bardzo popularne w biznesie. Więc jeżeli chodzi o chiński NetEase, no to mamy stwierdzenie od ich działu PR-owego, że wspierają bardzo swoje studia poza Chinami, ale tworzą różne strategie w oparciu o doświadczenie z branży, lokalne oraz zapotrzebowanie globalne.
globalnych graczy, więc zasadniczo stwierdzenie bełkot mówiące nam nic, tu jest jeszcze coś ciekawego, jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, do której się chciałem odnieść. NetEase pozbył się wszystkich poza tylko drobną częścią pracowników Ouka Studios w Tokio, a ci, którzy pozostali, dopilnują tego, żeby gry, nad którymi już rozpoczęli pracę, tam są trzy większe tytuły, nad którymi pracują, z tego co kojarzę, mogły wyjść normalnie bez przeszkód i bez czkawki i zostać wrzucone na rynek. Sytuacja jest dramatyczna i nie wygląda to najlepiej. Z mojej perspektywy wygląda to bardzo, bardzo, bardzo słabo, więc może przeskakując do tego, co się faktycznie podziało, podobno, to są ploty niezwiązane jakby z nimi, ale mówiące nam o co chodzi. I firmy chińskie, właściwie gigantyczne korporacje, które mają ogromne udziały w zagranicznych, głównie japońskich, ale nie tylko, firmach i spółkach, dostały prikaz od partii, że mają się skupić na patriotycznych produkcjach, więc jeżeli są w stanie wspierać finansowo japońską firmę, żeby tworzyła gry z Japonii, bo wiecie, kupili to studio po to, żeby mieć do tego dostęp, to równie dobrze mogą wycofać cały ten hajs i rzucić w jakąś chińską spółkę, która będzie robiła chińskie produkcje promujące chińską kulturę. Podobno taki prikaz z góry poleciał bardzo mocny i echem się odbił wśród chińskich studiów i jedyni, którzy mają dyspensę, to jest Tencent, których zadaniem jest zawojować japoński rynek. Dlatego też jest bardzo agresywne zagranie Tencentu na japoński rynek, a pozostałe spółki, tak jak NetEase, zaczynają się wycofywać, więc pytanie, co jest faktycznie grane? Ta teoria spiskowa wygląda prawdopodobnie, ale czy faktycznie jest prawdziwa i czy ma sens? Trudno nam to powiedzieć. Identyczna sytuacja wcześniej miała miejsce z amerykańską filmówką, nie tylko amerykańską filmówką, ale głównie o Hollywood słychać. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale Chińczycy zaorali Hollywood do gruntu, bo ustawili sobie takie prawa, że filmy z zagranicy, czyli hollywoodzkie, muszą spełniać odpowiednie wymagania, żeby móc wyjść i być wydane na chińskim rynku, a to jest gigantyczny rynek, więc jeżeli nowe Gwiezdne Wojny nie podołały globalnie, bo są słabe, a są wrzucone na Chiny i tam też jako tako tylko ledwo pójdzie, to już jest wystarczająco duży zysk, żeby móc ten chłam produkować dalej. Tak samo z Marvelem, tak samo z całą resztą i w pewnym momencie, szczególnie Disney jest za to strasznie odpowiedzialny, doszło do sytuacji, w której te największe studia hollywoodzkie robiły filmy z myślą, żeby przypodobać się chińskiemu odbiorcy i chińskiej widowni, co oznacza, że musieli przede wszystkim robić pod chińskiego cenzora, czujecie, wolne amerykańskie Hollywood robi pod chińskiego cenzora, pod ich zasady ciągle zmieniające się i robią swoje filmy tak, żeby chwalić Chiny, chińską partię i całą resztę, bo inaczej te filmy na Chiny nie wyjdą, więc amerykańska, zachodnia kultura zaczęła promować chiński styl bycia i życia, tylko po to, żeby móc sprzedać swój produkt na Chiny, zlewając całą resztę świata, zakładając, że ten chłam zostanie przez wszystkich łyknięty czy tak, czy siak. Co poniekąd przez krótki czas było prawdą, ale za chwilę się skończyło, co więcej, jak tylko cała produkcja amerykańska się przestawiła na to, by być pro-Chiny, strasznie pro-Chiny, zatrudnili specjalistów od tego tematu, dostosowali się prawnie i zasadami tworzenia filmów wszystkim, to wtedy Chińczycy powiedzieli, nie, wypad, nie chcemy hollywoodzkiego chłamu u nas, mamy swoją produkcję, mamy swoje filmy, mamy swoje rzeczy i wyciągnęli ten hajs z Hollywood, w tym momencie też Disney zaczął padać, więc całe to przygotowanie tych wszystkich motywów, które chcieli robić pod Chińczyków, poszło jak krew w piach, bo teraz Chińczycy nie chcą brać ich filmów, no i dalej się muszą szarpać Amerykanie, żeby jakikolwiek ich film pojawił się na Chiny, więc Chińczycy załatwili Hollywood, no bo to, co zaczęło wychodzić, nie było chętnie oglądane przez naszych, zachodnich widzów, a Chińczycy powiedzieli stanowcze nie dla amerykańskich produkcji, w rezultacie szachmat etatyści. I tutaj jest dokładnie ta sama sytuacja. Chińczycy w minionych kilkunastu latach bardzo agresywnie wchodzili na rynek, kupując, zdobywając i przejmując, co się da, a teraz będą to hurtem zamykali, wysypując cały biznes growy, a jedyne produkcje, które teraz będą leciały do przodu, to taki Black Myth Wukong, chiński bardzo, albo koreańskie produkcje. No oni się trzymają bardzo i oni nie dali się złapać za gardło w ogóle, więc z naszej strony mamy producentów gier AAA głównie, o indyczkach nie gadamy, tylko AAA, którzy idą w kierunku punktów ESG, że wiecie, podlizujemy się tym wszystkim woke rzeczom, które się nie sprzedają, więc to się nie będzie sprzedawało, versus Chińczycy, którzy te normalniejsze zachodnie produkcje, które dofinansowywali, przestają dofinansowywać, uciekają z tego rynku i będą pakowali w nas swoje, z lepszymi tłumaczeniami ze wszystkim, więc będzie mocne zagarnięcie rynku. Wykonali taki ruch, że dają rękę, a potem zabierają wszystko i odbije się na nas to mocno. Czy to jest dobra informacja, zła? Nie wiem. Szczególnie dla większych zachodnich, europejskich, amerykańskich firm jest to bardzo zła informacja, ale dla konsumenta trudno powiedzieć z wyprzedzeniem. Więc przeskoczmy może do kolejnej rzeczy, która
Uderza w tą nutę i to uderza bardzo w tę nutę, bo mamy Star Wars Outlaws, które na Wielką Brytanię, mamy cyferki, zaraz do nich przeskoczę, na tam od Nintendo były analizy. Nintendo Life bodajże się nazywa ta stronka i jeżeli chodzi o sprzedaż kopii fizycznych, to jest o 55% niższa niż Star Wars Jedi Survivor i to jest ta gra ze świata Gwiezdnych Wojen, która miała bardzo słabą sprzedaż fizycznych kopii, ale wtedy mówiono, że jak za każdym razem teraz świat odchodzi od kopii fizycznych, przechodzą totalnie na digital, czego nie jesteśmy w stanie analizować. Jesteśmy w stanie bardzo analizować, tylko nikt nie chce się dzielić cyferkami w razie, gdyby właśnie była taka wtopa tak jak teraz. Więc jeżeli o to chodzi, to Star Wars Jedi Survivor był mówiony, że jest ten drop bardzo mocny, dlatego że wszyscy kupują teraz digital. Okej, ale od zeszłego roku niewiele się zmieniło w sytuacji rynkowej i ludzie dalej plus minus tak samo chętnie albo i niechętnie kupują fizykale, jak kupowali ostatnio, więc zmienionego roku nie ma zbyt dużej zmiany, co oznacza, że Ubisoft jest w ogromnych tarapatach, bo Star Wars Outlaws nie sprzedaje się prawie w ogóle, jest tragedia. Jest dramat, jest bardzo słabo. Przeskoczmy może do tych cyferek z Nintendo Life i jest to numer jeden na chwilę obecną na premierę na Wielką Brytanię, bo stamtąd cyferki mamy oczywiście, bo oni się nimi dalej dzielą, ale na drugim miejscu jest Hogwarts Legacy. To nie jest świeży tytuł. Elden Ring też nie jest super świeży tytuł. Armored Core, EA Sports, FC24, Mario Kart, Cyberpunk Ultimate Edition. Widzicie, z czym my się tutaj równamy. Jest takie, what the heck? Więc tak wygląda w tym momencie rynek. Nie jest to dobra informacja. Co więcej, podobno z amerykańskich sklepów lecąca informacja, preordery, sprzedaż preorderów fizycznych kopii Assassin's Creed Shadows leży, jest absurdalnie mało i tak małych wyników nie miała jeszcze w tych sklepach, które meldowały, żadna produkcja od Ubisoftu, co oznacza, że Assassin's Creed mógł się poprzez swoją promocję i zakłamywanie historii wywalić. O tym też gadaliśmy na minionych odcinkach, ale to wszystko zbiega się z akcją bardzo dziwną, że recenzenci growi bronią tej gry rękami i nogami, bo Ubisoft podobno płaci, ale nie ma na to żadnych dowodów, wink wink. Jeżeli chodzi o content kreatorów gadających o grach na YouTubie na przykład, to cała masa ludzi dostała kluczyki i NDA, kaganiec ostry na ryja, że mają mówić tylko to, co Ubisoft pozwala i co Ubisoft każe i jeżeli ktokolwiek się wypnie, to niestety będzie klask i to jest koniec imprezy. Więcej kluczyków dobrych albo żadnych nie będzie. Stąd też jest teoria, że większość tych recenzji jest o kant dolnej części ciała rozbić, bo ludzie nie mówią, nie dzielą się swoimi prawdziwymi wrażeniami. Wiecie, możemy się nie zgadzać, opinia versus opinia, wiadomka, moje zdanie, twoje zdanie. Każdy swoje ma, oczywiście, ale w momencie, kiedy ja nie dzielę się swoim zdanie, bo ktoś mi zapłacił za mówienie pozytywne i tylko jedynie słuszne na temat danej rzeczy, no to o co w tym wszystkim chodzi i po co się dzielić tym zdaniem, skoro ono jest kupione przez kogoś, a nawet niekoniecznie kupione, bo nikt nie zapłacił, tylko dostarczył kluczyk z zaznaczeniem, że możesz nagrywać tylko, jeżeli mówisz pozytywne rzeczy. Identyczna sytuacja była z Dragon's Dogma, która do tej pory kuleje finansowo bardzo mocno, z tego co rozumiem, gierka się jeszcze nie zwróciła, chociaż zakładano, że to będzie hit dekady, więc tu są problemy. Coś nie pykło. Capcom krwawi hajsem, to jest inna sprawa. Teraz mamy tą sytuację i kilku content creatorów na naszym polskim rynku też słyszałem, że jest jakaś drama, że zrobili z tej gry najlepszy tytuł tego roku, a gracze w oparciu o recenzję poszli, kupili i bluzgają, że co to jest za chłam i czemu nam wcisnęliście gierkę, która wygląda jak coś z czasów trzeciego PlayStation, jest strasznie zbugowane i problematyczne, nie działa najlepiej i reklamujecie to jako coś fantastycznego na nasze czasy, gdzie są darmowe gierki, głównie gacha, które grafiką, fabułą, mechaniką rozgrywki konkurują i przebijają bardzo często Star Wars Outlaws. Wygląda na to, że Ubisoft zepsuł rynek pod siebie. Mieli brandy, które praktycznie powinny zarabiać z samej nazwy, a wzięli i to zaorali. Brawa, brawa. A co do content kreatorów biorących kluczyki i gadających w samych superlatywach na temat danych produkcji, z jednej strony jestem w stanie zrozumieć, nieraz brałem klucz z Afriko, powoli od tego odchodzę, ale wciąż czasem daje się skusić, jak coś fajnego poleci w moje łapki. Zawsze biorę klucze do gier, o których i tak chciałem nagrywać, a dwa tylko zaznaczeniem, że twórcy danej produkcji nie mogą mi narzucić swojego zdania i nie mam nic konkretnego do powiedzenia, tylko rzucam swoją opinią, więc tylko takie nagrywki ode mnie macie. Ale to jest ten problem z content kreatorami, którzy są na krótkiej smyczy, dlatego jak mówimy o twórcach do Genshina, którzy są oficjalnie od Hoyo i oni ich trzymają na krótkiej smyczy, widzicie, w tym jest problem, że nie macie opinii danej osoby, tylko macie osobę, która wam przekazuje to, co wielkie korpo chce, żebyście usłyszeli i pod tym się podpisuje.
czy to jest prawda, czy nie, na sam koniec ja umywam rączki, tak mi kazali mówić, no na jakiej zasadzie to ma działać, dlatego za każdym razem pluję się i jestem negatywnie nastawiony do podpisywania NDA, które trzyma content creatorów, twórców filmików na smyczy. Więc to jest troszeczkę dramat, a przeskoczmy do czegoś, co znów jest dramatem. Wybaczcie, ale dziś nie będzie za bardzo pozytywnych informacji, może poza trailerami. I tym dramatem jest Bandai Namco, którym odpierdzieliło totalnie. Zachód powoli się kapuje, że Sweet Baby Inc., te wszystkie firmy konsultacyjne, to nie jest dobry pomysł. To, że ktoś nam da kasę z góry, żebyśmy coś zrobili, nie oznacza, że to jest dobry pomysł, bo jeżeli oni na nas wymuszą zmiany, których nasi fani w ogóle nie zaakceptują, to oznacza, że ta gra się nie spłaci. Wywalone mamy, dostaliśmy kasę z góry, ale każda nasza inna gra w przyszłości również się nie sprzeda i zbankrutujemy w ten sposób firmę. To się dzieje z Rocksteady, gdzie lecą zwolnienia, bo tak bardzo zniszczyli sobie reputę Suicide Squad Kill the Justice League, więc tutaj jest sytuacja nie do obronienia, a my jesteśmy znowu na Bound into Comics z informacją, że Bandai Namco leci po całości w branie hajsu DEI, czyli Diversity and Inclusion i tak dalej, i tak dalej. Mówiłem wam kilka odcinków temu, że z Japonią jest ten problem, że stoją bardzo słabo finansowo i proszą Zachód o kasę. A Zachód tą kasę im owszem oferuje, ale strings attached, są linki połączone i kaganiec na ryja, kajdanki na łapki i zobaczymy, jak to wyjdzie. Problem z zachodnimi produkcjami, wydaje mi się, że Bandai Namco będzie tutaj lepsze, ale problem z zachodnimi produkcjami jest taki, że biorą kasę i robią na odwal się, bo mają kasę. Chociażby Dustborn. Wzięli kasę z unijnych podatków, od szwedzkiego rządu, kasę za właśnie DI, GS Pointy i tak dalej i zrobili gierkę na odwal się, reklamę Antify, w sumie miał być to program rekrutacyjny, nie za bardzo wyszło, ale wzięli kasę i zrobili taki chłam, że nikt ich później nie będzie traktował poważnie. Jeżeli chodzi o Japończyków, to problem jest większy, bo wydaje mi się, że oni mentalnie nie są w stanie sobie pozwolić na położenie projektów, wezmą tą kasę, zrobią z nią coś sensownego, ale też wpakują ten cały chłam, ten cały aktywizm, wciągną do siebie i będą tym obdzielali świat w znacznie bardziej niebezpieczny sposób, bo w udanych, dobrych produkcjach, więc to będzie jedno, a drugie, faktycznie oni to wezmą do siebie i zaadaptują, co oznacza, że Zachód w tym momencie wygrywa, wymuszając zmiany na japońskiej kulturze. Mnie nie interesuje to, że Amerykańcy chcą pewnych zmian w japońskich produkcjach, ja gram te rzeczy, dlatego że są z innej kultury. Dlatego że to nie jest nasze, oferuje mi coś innego, inne doświadczenie. Jakbym chciał grać w coś naszego, to bym kupił inną gierkę, co też czynię, bo lubię brać z różnych źródeł i różnymi rzeczami się interesować. Ale jak Amerykanie zaczną wymuszać swoje zasady gry na Japończykach, to będziemy mieli wszędzie to samo. Unifikację na poziomie ideologicznym, co jest bardzo, bardzo, bardzo niebezpieczne, bo cały czas gadamy o diversity, czyli tym D z DEI, a przy okazji zabraniamy jakiegokolwiek diversity of thought, czyli różnorodności myślenia. Grażynku przyszło, więc zaraz będzie przeszkadzanie. Tu jest kilka ciężkich cytatów, więc jak macie chwilę i ochotę, to polecam skoczyć na ten artykuł i zobaczyć, co oni tu napisali, bo parę cytatów jest naprawdę brutalnych, ale ja bym przeszedł do tego, co jest na samym końcu, gdzie Miura mówi na temat tego, co dla Bandai Namco znaczy zaadoptowanie się do programu treningowego DEI, czyli na temat włosów postaci, które w mangach i animacjach są bardzo charakterystyczne i jeżeli chodzi o gry japońskie, to również, więc chodzi o dyskusję na temat tego, co jest appropriate, co powinno być, a czego nie można za bardzo akceptować, jeżeli chodzi o fryzury bohaterów i postaci pobocznych, więc samo to w sobie pokazuje wam, jak bardzo próbujemy od linijki traktować świat, jak bardzo amerykańską ideologią z amerykańskiej kultury zamierzamy zmieniać całą resztę rzeczywistości. To jest wciół niebezpieczne. Lecąc dalej, character gender. I tu się zaczyna robić bardzo niebezpiecznie, bo Amerykanie narzucają swoją wizję traktowania różnych elementów bardzo personalnych, tak jak biological sex, gender identity, sexual orientation, gender expression na inne kultury, czyli przez pryzmat amerykańskich badań i różnych teorii zamierzają mierzyć to, co Japończykom w ich produkcjach będzie wolno, bo jak nie, to im szarpną za smycz, albo odetną dofinansowanie, albo w jakikolwiek inny sposób wymuszą zmiany w tych produkcjach. Lecąc dalej, różnice w kulturach i wartościach, czyli nie to, że sięgamy do innej kultury, tylko inna kultura musi się dostosować do nas. Wymuszamy to, żeby Japończycy dostosowywali się do amerykańskich wartości kulturowych, co jest straszne, bo amerykańskie wartości kulturowe są dość niskie, nie? Nie mówimy za bardzo o kulturze wyższej. I jeszcze jedna rzecz tutaj jest dotycząca dostępności. To akurat moim zdaniem jest na plus, bo dostosowanie produkcji do tego, żeby mogli gracze z różnych ścieżek życia grać, jest jak najbardziej na tak. Z drugiej strony to chodzi też o to, żeby Elden Ring był do przejścia dla żurnalistów growych, którzy mają problem z naciśnięciem więcej niż jednego przycisku jednocześnie. Więc biorąc pod uwagę, co tutaj jest, na starcie można powiedzieć, że ani Elden Ring, ani Black Myth: Wukong to nie byłyby gry, które wyglądałyby tak, jak wyglądają
gdyby stosować się do tych zasad. Więc to tyle negatywnych wieści, przeskoczmy do czegoś bardzo pozytywnego. Ostatnio na czymś chyba na Weathering Waves odcinku gadałem na temat mang, na które natykam się, czy animców, na które natykam się w sieci, a później jak mogę, to lecę i kupuję, jeżeli jest polska wersja tego. I na samym starcie nie mam nic wspólnego z Jattą. Hadiuga miała tam kiedyś znajomą, która pracowała w ich punkcie normalnie, ale tak poza tym nie mam żadnego kontaktu, nic. To jest strona, z której ja kupuję mangi, kiedy są tanie i kiedy nie są tanie, to nie kupuję od nich. Studio JG, no to oni są wydawcą, więc często mają fajne promocje na to. Więc tyle z mojej strony, żadnych dodatkowych informacji tutaj nie mam. Daj mi znać w komentarzu, z jakiej ty stronki, czy skąd kupujesz mangi, jeżeli kupujesz mangi, bo to mnie zawsze ciekawi. Tutaj mam sporo punktów uzbieranych, natrzaskanych, ale właściwie poza tym wydawnictwem to większość nie ma aż tak dobrych cen, a te się udaje złapać naprawdę tanie. No ale to kwestia gustu. Kaoru Hanawa Rin Tosako. Nie mam pojęcia, czy poprawnie przeczytałem, najprawdopodobniej nie. To jest roman Sidełko, Okruchy życia, taki romansik z lekkimi elementami komediowymi, na który natknąłem się w internecie, chciałem go kupić w języku polskim i nie było dostępne i nagle się pojawiło, że jest prenumerata, preorder z wyprzedzeniem i oczywiście jest tego więcej. Tomów do przodu jest 7, 8, 10. Można kupić od 1 do 5 i od 1 do 10. Oczywiście Wizu poleciał w tym kierunku. Ze względu na to, że to jest najbardziej przyjemna, wholesome, przyjazna manga, jaką czytałem w ostatnich czasach. Ten koleś ma krzywy rej. Ludzie się go raczej boją ze względu na to, jak wygląda. Jest nieprzeciętnie wysoki, jak na warunki japońskie. Do tego źle mu z oczu patrzy, więc jest dyskryminowany ostracyzm ze względu na swój wygląd. Ona z drugiej strony jest totalnie, absolutnie odwrotnie. Bardzo inteligentna, bardzo słodka, bardzo miła. Wszyscy ją lubią, wszyscy ją kochają, wszyscy ją uwielbiają. I oni chodzą do szkół, które są obok siebie. Jedna z najgorszych szkół w całym regionie. Dla chłopców, gdzie chłopaki siedzą, gadają, rozrabiają, napierdzielają się i mają bardzo słabe stopnie. Ale ich wychowawca trzyma za nich kciuki, że oni jeszcze wejdą na ludzi, on w nich wierzy, będzie dobrze. Obok najlepsza, jedna z najbardziej elitarnych szkół w regionie dla dziewcząt, tylko i wyłącznie, gdzie wszystkie dziewczynki są totalnie proper z dobrych rodzin, bogatych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ona do jednej szkoły, on do drugiej szkoły i przez przypadek się spotykają. Mega słodka seria, zapowiada się brutalnie, troszeczkę jak taka ostra Romeo i Julia na warunki japońskie. W praktyce jedna z najprzyjemniejszych, najprzyjaźniejszych mang, jakie czytałem w ostatnim czasie. Zakochałem się i było takie, powiedzcie mi, że to jest po polsku, nie jest po polsku. Będzie po polsku. Okej, okay, to też. Jak macie czas, chwilę, ochotę, to polecam przeczytać. Czytałem po angielsku, polska wersja dopiero się zbliża, Fantastico też jest zamówione, będziemy robili recenzję, jeżeli chcecie moich recenzji mang, to również mogę popełnić w wolnej chwili. Ale tutaj kreska momentami jest świetna, w innych momentach nie aż tak bardzo widzicie po tej okładce. To jest ten, nie wiem dlaczego to trafiło na okładkę, bo to jest ten niższy poziom z tej mangi, a wyższy poziom jest naprawdę świetny. Szczególnie postacie dziewczęce są świetnie rysowane, męskie. Momentami jest okej, okay, momentami jest ledwo okej. Okay. Kreska akceptowalna, w niektórych sytuacjach może się naprawdę podobać, ale fabuła, postacie, przedstawienie tej całej akcji, to jak bardzo urocze i jednocześnie mało naiwne to jest z mojej perspektywy, no poprawiło mi humor przez parę wieczorów, naprawdę się lepiej czułem czytając mangę. Niech to już wydają i niech to już leci w moje łapki, bo chcę zobaczyć, jak wygląda polskie tłumaczenie. Więc zwyczajowo już ludziska, doszliśmy do momentu z trailerami i disclaimer na samym początku. Może zaraz będą trailery, a może nie, bo może się okazać, że YouTube się przyczepi do tego, więc mówię, że za chwilę będzie. Pokażę wam trailer do czegoś fajnego i jeżeli tak powiem, a nie będzie tam trailera, to znaczy, że macie go podpiętego, możecie kliknąć i zobaczyć, co tam jest grane. Więc zacznijmy od Alabaster Dawn. Jest to giereczka, której premiery jeszcze nie ogłoszono, poczyniona przez Radical Fish Games, której wydawcą również Radical Fish Games ma być, więc jest to fajny pixel art, bardzo fajne połączenie takiego 2D z 3D, to znaczy przestrzeń jest trójwymiarowa, ale wygląda to wszystko tak, jakby było zrobione w 2D. Mamy chodzoną na pierdzielankę, stylówkowo nawiązującą do retro czasów, może troszeczkę Zelda, ale mi się mocniej kojarzy z Wizards of Legend, moim ukochanym, i kilkoma innymi produkcjami, które są znacznie starsze, widok ukośny, bardzo ładny pixel art, idziemy, napierniczamy, mnóstwo skilli do zdobycia, odblokowania i świata do rozwalenia. To znaczy, świat jest w ruinach, więc to za bardzo rozwalać się nie da co, ale graficznie i stylówkowo jest bardzo ładnie, więc link macie na dole w przypiętym komentarzu do steamowej strony tej gry i trailer oczywiście również, na który to zapraszam. Thank you.
I mając to za sobą, przeskakujemy na Sumerian Six, czyli nową gierkę od studia Artificer. To jest polskie, warszawskie, jeżeli nic nie pokręciłem, studio. Bardzo trzymam mocno kciuki za chłopaków. Miałem z nimi minimalnie lekki kontakt, znaczy się, to źle brzmi, raz, z jednej strony. Dostałem od nich poinformowanie, że demo ich nowej gry, która wtedy się nazywała Homicidal All-Stars, a teraz nazywa się to jest, moment, po zmianie tytułu, to jest to, Showgunners. I gierka, która jest takim troszkę XCOM-em, sport przyszłości, połączenie paru rzeczy ze sobą, straszny chaos, bardzo fajne, jest to jakby transmitowane cały czas w telewizji, te wszystkie rozwałki, bardzo brutalne, podoba mi się gra, jest świetna, więc jakby to jest z ich strony i dali mi znać, że ich demówka jest, więc to był jeden z dwóch moich kontaktów z nimi. Drugi jest taki, że wiem, że jeden z ich pracowników komentował moje filmiki z Shadowgunners, czy właściwie wtedy z Homicidal All-Stars i kilka innych moich filmów też człowiek skomentował, więc dziękuję, jesteś osą, nie wiem, czy mnie dalej oglądasz. Jeżeli tak, jest mi niezmiernie miło. Samo studio Artificer pochodzi od Creative Forge, potem były zamieszania i teraz Creative Forge wychodzi na prostą finansowo ze względu m.in. na kontynuację Hard Westa i oni robią pod studiem Devolver Digital, więc warszawskie, dobre, nasze, polskie i tutaj też uderzamy w ten taki motyw troszeczkę XCOM-owy, troszeczkę nie... XCOM to jest określenie, Commandos, bardziej Commandos, to jest Commandos Behind Enemy Lines, jeżeli graliście, jeżeli lubicie tego typu gierki, no to jest to, plus demo powinno być do ogrania. Jak będę wyrabiał z czasem, to jeszcze nagrywkę z dema zrobię i rzucę w waszym kierunku. Link do tej gierki macie oczywiście na dole w przypiętym komentarzu. Lecimy z trailerem! Welcome to the lost Sumerian city of Gisadel. Some knowledge should not be uncovered. The primary mission is to sabotage Camra's operation at any cost. So Camra is really trying to summon a demon from another dimension. Sounds insane. And yet... What are we waiting for? This is a stealth mission. This is a stealth mission. Let us do this step by step. One. Two. It slipped. Well, there goes your plan. Nice job, everyone. I mając to wszystko za sobą, mam nadzieję, że trailery były do obejrzenia, były do pokazania, bawiliście się dobrze. Dajcie znać na temat tego, co wam dzisiaj wywlokłem i przedstawiłem. Mam nadzieję, że nie było zbyt depresyjnie, chociaż tak momentami troszeczkę mogło się zdawać. Korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Wasze wsparcie jest nieocenione. Lisi Magowie, wasza magia jest potężna, jesteście osą. Lisi Arcy Magowie, wasza magia jest arcypotężna, jesteście arcyosą. Lisi Twitcher Nauci, wasza magia jest Twitcher potężna, jesteście Twitcher osą. I na Twitchu widzimy się na dniach, na dniach. To już jest wszystko z mojej perspektywy, mniej lub bardziej. Ten odcinek oczywiście powstaje ze sporym wyprzedzeniem na niedzielę, bo w weekend mnie nie będzie, więc nagram, zmontuję i wstawię. Mam nadzieję, że wspierający będą mieli co oglądać w weekend, jak obejrzą wszystko z dużym wyprzedzeniem, ale jesteście osą, dziękuję wam, ja się odmeldowuję, widzimy się przy najbliższej okazji. Hej! No i to jest ten moment, kiedy powinienem iść zacząć robić jedzenie i kiedy zaczynają mi za drzwiami hałasować i zaglądać do mnie, czy już skończyłem, dlatego tak bardzo nie lubię, jak mnie odwiedzają goście i rodzinki, więc ja miłego i bye.